Witam was serdecznie z tej strony Demo i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Nioh i ruszamy z zadaniem, głównym zadaniem fabularnym po wielu nieudanych próbach z tymi naprawdę hardkorowymi zadaniami pobocznymi. Dlatego też mam troszeczkę więcej Amrity, bo tutaj trochę powalczyłem, zrobiłem jeszcze raz zadanie Król Demonów Ujawniony i mam teraz poziom, który już wam pokazuję, 115 dokładnie. Wbiłem też magię na 15 poziom, dzięki czemu w dojo powinno mi się odblokować jeszcze jedno zadanie, czyli stal o stal, to jest właśnie, a nie, przepraszam, to nie jest to, to jest zadanie, które mamy na włócznię naszą, natomiast tutaj z drogi Onmyo również nam się zadanie odblokowało i to będę musiał zrobić, ale to nie teraz, teraz sobie słuchajcie przechodzimy do zadania Oczy Królowej, więc od razu ruszajmy do zadania, do dzieła. Anglia, rok 1603. Wojna z Hiszpanią i Irlandią przeciąga się, a jej koszty obciążają królewski skarbiec. Teraz, jakby nie dość wielkim problemem były zwiększone podatki i kiepskie zbiory, przez które cierpi ludność Anglii, zmarła też królowa Elżbieta. Prawdopodobnie właśnie teraz William podjął decyzję o tym, żeby powrócić i dokończyć pewne sprawy właśnie w Anglii, tutaj w tej londyńskiej Tower, której rozpoczynaliśmy tak naprawdę wiele dni temu, jak nie, kurczę, no chyba 2 miesiące tak naprawdę temu, coś koło tego wydaje mi się, więc no proszę bardzo, cutscenka, zobaczmy. 3 kwietnia 1603 roku umiera Elżbieta I, udręczona przemożoną chorobą śledzionę. Zaraz. O co tu chodzi? Czemu tutaj był Kelej, który zmienił się w Williama? Okej. Okay. A, zapomniałem, że tu nie da rady nadlewelować przy tych kapliczkach, ponieważ to nie są chramy nasze. W ogóle jakie mamy śmieszne eliksiry też, zobaczcie. Czy w ekwipunku też inaczej wyglądają? Tak, lekarstwo po prostu. Po użyciu przywraca zdrowie, ta twarda tabletka składa się z różnych ziół leczniczych, wymieszanych z wysokiej jakości miodem. Mam też ustawione tutaj oczywiście dusze, powinienem mieć je ustawione, no właśnie, do przedłużenia sobie ducha opiekuńczego, a duch opiekuńczy to jest ten, który powoduje, że jesteśmy nieśmiertelni. Myślę, że zaprezentuję wam te inne duchy opiekuńcze właśnie w jakichś zadaniach pobocznych, być może coś powtórzymy, ewentualnie zadania zmierzchu na grom, ponieważ też dzisiaj się pojawiły w rotacji nowe dwa zadania, których jeszcze nie wykonałem, więc być może właśnie w tych zadaniach sobie z nowych duchów skorzystamy i wam je zaprezentuję. Dobra. Sobie ich podprowadzić, żeby nie być tutaj, wiecie, pod ostrzałem cały czas. Słyszałem, że to zadanie jest szalenie trudne. Więc spróbuję po prostu rozegrać to na spokojnie. Oczywiście moimi ulubionymi mieczami gramy. Mam też troszeczkę inny ekwipunek. Mianowicie zdecydowałem się na ekwipunek już ten boski, czyli właśnie zielony. Tak się to, słuchajcie, prezentuje. Dlaczego? Dlatego, że ekwipunek boski leveluje. Zdobywamy sobie na nim znajomość, jak sami widzicie, więc on będzie się stawał coraz, ale to coraz lepszy. I w sumie naprawdę odpowiadają mi tego statystyki. Być może jakby, jak już go skompletuję sobie, to zmienię jego wygląd, bo akurat to jest chyba jego najsłabsza strona, szczerze mówiąc, jak dla mnie osobiście. Kolejne lekarstwo, proszę bardzo, amunicja do piszczału. Właśnie, na sobie mam też, słuchajcie, Misekodamy, które powoduje, że częstotliwość wypadania przedmiotów jest plus 4,8%. Zdobywa nam Amritę, podbija nam o 4,6%, ale co najważniejsze, wzmacnia błogosławieństwo Kodamy o 20%. Nie wiem, czy w tej okazji to działa w ogóle, ale i tak sobie będę zdobywał znajomość na tym, bo słuchajcie, to jest super. Zobaczcie, o ile procent jesteśmy sobie w stanie na przykład zwiększyć częstotliwość wypadania eliksirów, nie? Albo zdobywanie Amrity, czy czegokolwiek, 20% buff, plus jeszcze tam te osobne do Amrity i do przedmiotów na statystyki, także myślę, że to jest naprawdę rewelacyjna rzecz. Czy on do mnie zaskoczy, czy się na to nie zdecyduje, nie odważy się pewnie, co? Dobra, tu nie wyjdziemy nigdzie. A na dół? Czy moglibyśmy przejść na dół? Mamy skrzynię.
Prawdopodobnie to jest dokładnie to samo miejsce, które było na początku gry, to znaczy ta lokacja, ten sam nawet fragment tego zamku być może, ten obszar, ale po prostu tutaj dawno nie byłem i mogę tego nie poznać, tych wszystkich miejscówek. Jeżeli coś skojarzę, to oczywiście dam wam znać od razu. Prawdopodobnie też już jakieś skrzynie przeoczyłem, które się podświetlały, ale trudno. Chodzi mi o przejście tej misji po prostu. Skarby to, wiadomo. Dodatek przy tym. Szkoda tylko, że nie będę mógł tutaj polewelować w tych kapliczkach, bo trochę tych dusz mam. Szczerze mówiąc, nawet tak z takim zamiarem tutaj szedłem, że a dobra, mało mi brakuje, wbiję te 100 tysięcy i sobie będę mógł polewelować. Ale jednak nie za bardzo. Nie za bardzo się na to zanosi. Przeszukaj, o kurde. Dobra, posłuchajmy. But I saw a pretty stone the other day. I wonder what it was. Czyżby Amrita? Myślę, że na pewno. Jestem ciekaw, co wy mi tutaj na mapie zaznaczacie. Co to jest? Co taki pomarańczowy znacznik? Już się świeci bez przerwy. O kurde, gościu z włócznią. W zasadzie, co tu się z nim stało? Zdobyłem tej jakby pół miliona punktów, właśnie jak widzicie, w dojo na włócznie. Sam się zdziwiłem, bo udało mi się to zdobyć tak naprawdę w jeden dzień. To znaczy wczoraj na streamie troszeczkę grałem i dzisiaj, czyli 23, jeśli dobrze mówię, też z tym trochę pograłem. Próbowałem pozabijać bossów, oczywiście włócznie. No i super przebicie, demo. Pamiętacie, że ci rycerze byli niesamowicie wymagający na początku, jak jeszcze nie byłem przyzwyczajony do Nio. No to teraz tak. Wiem, że oczywiście jesteśmy wzmocnieni, ale myślę, że oni też jakoś tam się przeskalowali do tego zadania, nie? Bo to zadanie jest na 100 któryś poziom zalecane. Nie wiem, czy na 150 przypadkiem nawet nie. O Jezu, 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 nie zabije mnie. Dobra. Jeszcze go uderzymy i go dobijemy. Pięknie. Lekarstwo. Ale tych lekarstw tutaj leci naprawdę tak niesamowita ilość. Napisaliście też, że jak będę miał możliwość, to żebym w wieży zszedł na dół, a nie na górę najpierw. Podejrzewam, że tam jakieś fajne skarby będą. Ewentualnie coś strasznego. Słuchajmy. To prawdopodobnie właśnie w tym momencie też mieliśmy. How did you get in here? Never mind. Will you stay away? Sumienia królowej. It's been so long since I last had company. A dreary place, isn't it? I was only recently tossed in here myself. It isn't nearly as bad as I'd expected, given the rumors. Are you an Englishman? The entire country is mourning the Queen's passing. She was so good to me. I would have done anything for her. Who wouldn't? Any citizen would tell you the same. She was a wonderful lady. We fought so hard in the battle against the invincible Armada. I've heard some nasty things about what happened behind the scenes, but the victory was all for the Queen Mother. Oh, my queen! Why did you have to leave us? You still want to talk? You're a strange man. I've sailed the seven seas and visited cities across the world, but I've never seen such peculiar fashions as yours. Surprise that. Her Majesty established an organization of explorers some years back. I was so eager to depart, but found myself here instead. Me, one of this nation's most faithful servants. Nothing like that foul warlock. Ugh, just thinking about him makes me furious. You're still here. Take this and get out of here. Trzymać przedmiot, kamienna dusza. Trochę tak.
your nose in here much longer, you'll wind up like me. Szybko nastrój zmienił. Dobrze, już się powtarzam. Więc nie będziemy go męczyć. Tu mamy możliwość przejścia. Tylko nie wiem, czy ja tutaj chcę iść, bo tam moglibyśmy zejść na dół. Tu gdzieś będzie chram. Znaczy ta kapliczka, jaką tutaj mamy. No tutaj nawet. Leży na górze. W takim razie skorzystajmy z niej. W ogóle co tutaj jest za przedmiot? Jakiś kamień. Po prostu. Dobra, ale zanim pójdziemy dalej, to tak, cofniemy się. O Jezu, znowu będziemy musieli z tym walczyć. O Jezu, z tymi! Słabo. O Jezu, bardzo słabo, ginę. Co się z nim stało? To była jakaś forma wyśmiania mnie. Jakaś taka bardzo dziwna. Dobra, leczmy się może. Tutaj moglibyśmy pójść. Pytanie, czy ja chcę w ogóle. Wygląda na miejsce walki. Tutaj była walka z tym egzekutorem. Derekiem chyba on się nazywał, nie? Jeśli dobrze pamiętam. Jak nie, to sprawdźcie. Jezu, to jest piękne. O, ale piękne, 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 piękne. Jeń. Bo sprawdzimy, co jest na dole. Zaraz. Nie, gdzie ja poszedłem? To nie to. Chyba. Byliśmy. Dobra. To nie wiem, gdzie była ta droga, co chciałem sprawdzić jeszcze. Może już nic nie było. Dobra. Sprawdzimy w takim razie, co mamy tutaj. Idziemy na dół, a na tą wieżę sobie wejdziemy, tak jak mówiliście, dopiero później. Okej, jakaś skrzynka. Podejrzewam, że tu mi się te eliksiry nie będą odnawiały w żaden sposób. W sumie nie mogłem na to zwrócić uwagę po prostu. A, dzień dobry. Do widzenia. Okej. Duch naładowany. I moglibyśmy też moglibyśmy polewelować chyba ten też dźwięk nam sygnalizował teraz, co? O-o. Ale tu śmierci. Kurde, zauważył mnie. Czy to nie jest ten egzekutor? Derek. Tylko się nie da podpalić. Pewnie, że to jest on. Tą szarżę poznam wszędzie. Wow, mocno bijesz. No, skoro ogień nie jest pomysłem, to może woda? Czy może przeciwieństwo zadziała? Okej, woda jak najbardziej zadziała tutaj. Jak sobie przyspiesza ataki. Wow, 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 spokojnie, kolego. Mam ducha w razie co, no ale wolałbym go nie marnować na kogoś takiego jak ty. Bez urazy, no, nic osobistego. Dobra. Woda skoczyła, pięknie wrażenia wchodzą. Nie no, eliksir to ja raczej muszę zażyć. Oj. Kurde! Już się woda skończyła. No nic, dobra. Trzeba go dobić. No i spłonął. Pięknie. Trofeum, koniec świata. Jakby ci to powiedzieć? Troszkę ci się nie udało mnie zabić, nawet z normalną bronią.
Trochę ktoś tutaj za dużo myślał. Ja to były jego wspomnienia jeszcze te pierwsze, nie? Co miało nas po prostu zabić. Ja tylko się dowiedział, że jesteśmy w tym więzieniu i jaka jest nasza historia, być może. Dobra. Zregenerujemy sobie chociaż te bomby do rzucania. I teraz jak? Teraz tutaj, tak? Na górę. Możemy. Przejść. I jeszcze na górę. No i jesteśmy tutaj. Ale tu nic nie ma. Czyli podejrzewam, że musimy wyjść tam, co zabijemy tego jednego. Na do widzenia. Czyli tutaj, nie. Nie, nie, to było na zewnątrz. To też nie tutaj. I niżej to było chyba. Jeśli dobrze mówię. I tutaj. O, to jest ten. Ten biedaczek. Żegnam. Znowu. I trzeba było zaskoczyć niestety. No wydaje mi się, że chyba wszystko sprawdziłem tam na górze. Znaczy pewnie coś przegapiłem, ale... Już nie chcę tam błądzić bez przerwy i szukać jednego przejścia, żeby zdobyć jakiś skarb tam w postaci paru punktów Amrity. Jak przez ten czas zabiję przeciwników i zdobędę jeszcze więcej Amrity i będę mógł kolejne zadanie zrobić w tym samym czasie i wyjdę na plus, nie? W sumie niż gdybym miał chodzić szukać. On też by tu było coś niesamowitego do zdobycia, szczerze mówiąc. I jak teraz? Tędy czy tędy? W sumie się cofnęliśmy. Haha, trochę się cofnęliśmy. Bo to był tylko ten na początku. Znaczy był ten gościu, który do mnie strzelał na samym początku. Jak tutaj tylko weszliśmy. No właśnie. Jesteśmy na samiutkim początku, to ja muszę się tam cofnąć teraz. Ale to pytanie. Dokąd teraz? Bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Tutaj. No bo tu na górze naprawdę nie ma żadnego przejścia. Aż mi się w to nie chce wierzyć. Serio. I zaraz. No przecież jest przejście. Demo! O! Dobra, to jest przejście. To nam nic nie daje, bo tutaj też byliśmy. Ta mapka mi coś zaznacza, tylko ona jest taka, że wiecie, niby zaznacza nam kierunek, ale nie za bardzo pomaga to czasami. O Jezu. Nie mam ducha. O-o. Nie chcę umierać tutaj. Nie w więzieniu. Dobra. To było trudne. To było trudne. Troszkę się wystawiłem na własne życzenie. Może tutaj mam jeszcze do niego podejść, podobić tego kata. Ale mówiliście, żeby zejść na dół przed pójściem na górę. Czyli na górze też powinno być. Gin. Oni są tak bezbronni na ten atak. Kompletnie jakby chyba twórcy nie przewidzieli, że ktoś będzie mógł ten atak tutaj wykonywać. Nie no. Fajnie, no szcipski z ciebie gość. Tam mnie też prowadzi. W tamtym kierunku bardziej. Dobra, no nie wiem, co tu może być takiego. Ja tu szczerze mówiąc nic nie widzę. Tu jeszcze wejdziemy. O! Stamtąd zeskakiwał, nie? No i co mi to dało poza skarbem? Strój strażnika, o! Ale do tego... ten strój strażnika. Od najnowszych sobie dajmy. Dobra, to nie było na nic. Znaczy, nie było na głowę.
To jest ten ciężki, taki jak ci rycerze mają? Nie, to jest ten taki zwyczajny, taki. Ze skóry. Słabo, liczyłem, że będzie to po prostu do zdobycia pełna zbroja. Nie byśmy mogli w takiej zbroi śmigać w tych misjach zwyczajnych, jakby w Japonii. No byłoby ciekawe, nie wiem, czy w sumie jest jakakolwiek opcja na to, żeby to zdobyć. No ja mam wrażenie, że naprawdę tak bardzo biegam tutaj w kółko. Ja, wiecie co najgorsze? Ja wiem, że tak jest. Dobra, ale zaskoczymy i spróbujemy coś tu jeszcze zrobić może. Może coś tu kurde jeszcze jest. Może w jakiś dziwny sposób mam przejść tędy. Ale podejrzewam, że tu musiałem wejść. Wiecie co, mam takie jakieś dziwne wrażenie, że to ci była jakaś dźwignia, którą mogłem przestawić, żeby sobie jakąś bramę otworzyć po prostu, czy coś w tym stylu. Ale chyba nie, co? Coś musi być takiego jakiegoś kurde oczywistego. Nic nie ma przecież. Tu od niego już się niczego nie dowiem. Coś w tym cholernym miejscu jest. Mówi się, że na górę, nie? No a ja wchodzę na górę i tam kurde nic nie ma. Czyli nie widzę. I to jest ten problem. To jest ten problem. Bo tu na dole już nic więcej nie było, nie? Nie, tu było miejsce walki. Jeszcze niżej. Zaraz. To było to. Tutaj było to. Tu jest jeszcze ta arena, nie? No właśnie. Wiecie co? Ja chyba bym zakończył teraz ten odcinek. Po prostu jesteśmy przy kapliczce, więc od niej wyruszymy następnym razem. Ja się tu rozejrzę, ogarnę się co i jak. Bo nie ma sensu, żebym tak biegał w kółko cały czas. Po prostu od tego miejsca będziemy kontynuować kolejny materiał z Nio, tak mi się wydaje. I tak, no właśnie, no nie no, jakby nie wiem, gdzie tutaj mogę iść, kurde. No to już jest powrót, no, początek, nie jesteśmy w kropce. Pewnie jest jakaś głupia ścieżka, to wam pokażę w następnym odcinku i pewnie taka głupia ścieżka, której po prostu nie widzę tutaj. Tak czasami mam, że przebiegam tysiąc razy obok tego samego i kurde nie zauważam tego, nie? Okej, udało mi się znaleźć to przejście, słuchajcie. Okazuje się, że nie zauważyłem po raz kolejny gigantycznych drzwi, które się świecą po prostu. Także skorzystajmy sobie z nich. Tu miałem kapliczkę. Więc tak, możemy sobie otworzyć dalsze przejście. I teraz najzwyczajniej w świecie przejdziemy sobie do tego, co widzieliśmy z góry. Tak przynajmniej mi się wydaje. No intrus, intrus. Okej, lekarstwo. Czy to sobie otworzymy jakoś? Nie, ale jest skrzynia. Jest skrzynia, więc sobie ją chociaż zobaczmy, znaczy jej zawartość. Strój strażnika też, londyński tower, buty. To się powtarza. Jest jakiś płynek, z którego oni korzystają właśnie ci tutaj. Nie jest jakoś to wybitnie ładne. A szkoda po prostu, że nie możemy tego ekwipunku zrobić, z którego ci korzystają, nie? Z takiej pełnej zbroi. Oj. No. Dobra. Jest po tobie. Kolejne lekarstwa. Nabiotrki. I co tu jest więcej? Jeszcze wozy, kolejny gość. Mnie nie zauważy? Nie, nie zauważy. Poszedł sobie w drugą stronę. Dobra. No i wejdziemy na górę. To sprawdzimy sobie, co mamy na końcu. No właśnie. Czegoś pilnuje. Jakieś skrzyni. W sumie pamiętam, że jak tutaj pierwszy raz grałem w Nio, to sporo tych rzeczy przegapiłem. To znaczy wiele skrzyń ominąłem. Natomiast no okazuje się, że w sumie dobrze, bo te rzeczy nie przechodzą po prostu na dalszą naszą rozgrywkę. Mam nadzieję, że z tej misji akurat te rzeczy przejdą, no bo jeśli nie, to byłoby trochę bez sensu.
Natomiast z tamtej pierwszej misji to był tylko prolog i te rzeczy w ogóle nie przechodziły, z tego co mi wiadomo, więc zbierając je po prostu traciłbym czas. I znowu jesteśmy w budynku i tu możemy wejść na górę, albo na dół prawdopodobnie. A tutaj. O, no tutaj jestem, tutaj jestem. Chodźcie do mnie! Okej, grunt to szybko właśnie się z nim uporać, żeby nie było walki dwóch na jednego. Tam z jednym rycerzem to w miarę jakoś sobie powinienem poradzić, myślę. Szczególnie, że jego można zaspamować wręcz. Tym atakiem. No nie, nie tym, tym. Tylko, że stamina mi się skończy, ale... A nie, to jednak nie wystarczy, żeby mu przełamać staminę, dobra. Jezu, 21 eliksirów, znaczy lekarstw, czy to nie jest przesada? Chociaż może to nie jest przesada, bo... Zgaduję, że boss będzie super hiper jakiś pewnie wymagający. A poza tym zapewne nie będą nam się te lekarstwa w żaden sposób regenerowały po śmierci. To będzie dość hardkorowa opcja. Jeśli tak jest, to ja jak najbardziej rozumiem takie zagranie. Dobra, ej, żyjesz jeszcze? Dobra, mamy go. Wielki hełm, a jednak mamy ich, słuchajcie, chyba ich ekwipunek. Dajmy sobie najnowszych. Teraz to jest od najnowszych. Tu jest. Wielki hełm. Ja pierniczę. Hełm będąc odpowiednikiem kabuto w zbroi samuraja. Zakrywa całą głowę od karku zysz, zapewniając świetną ochronę. Dobra. Powiednikiem rozumiem, że chyba w takim jakimś dużym uproszczeniu. No dobra. To jest chyba jedyna droga teraz, jaką mamy możliwość obrania. I teraz albo na górę, albo tutaj jeszcze sobie pochodzimy. Ha 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 ha. No ja myślę, że tutaj możemy trochę pochodzić. Czemu nie? Oj. Nie, dobra. Aż tak to... Kurde, ale... Szybki. A tak. No nie tym razem, kolego. Ja widzę, że oni tak mają zrobione, że jeżeli rzucamy czymś albo strzelamy, to mają się rzucić na nas po prostu, nie? Jak najszybciej, żeby przerwać na ten atak. Dobra. I dwa lekarstwa, czyli chyba wszystkie, z których skorzystałem, to mi się zwróciły z jednego przeciwnika. Czyli jak teraz już nie oberwę, to będę jedno lekarstwo na plusie. Bo tutaj jedno zużyję przez walkę z nim pewnie. Ojej, biedny. Biedny. Dwa razy mógł być przepity. A nie, tylko jedno mi wypadło. Dobra, to użyjmy sobie tego i podnieśmy kolejny. Szkoda, że się jakby do magazynu w żaden sposób nie odsyłają. Ale to też pokazuje, że magazynu tutaj raczej chyba nie uświadł... Wow, skąd ty się wziąłeś? Ej, skąd on tu się wziął? Będzie chram, co? Znaczy, kapliczka. Tak jest. Skorzystamy z niej. I tu pójdziemy jeszcze. Oj, przerwałeś mi to. Ciekawostka. O Jezu, 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 co się z nimi dzieje czasami? Dobra, mamy cię. Więc nie podniesiemy, więc spoko. Możemy się wyleczyć. Wtedy to podnieść. Jakieś plecy mam? O kurcze! Stamtąd będziecie do mnie strzelać. No niedoczekanie wasze. Nie masz szans na to. Tu jeszcze moglibyśmy górę sprawdzić, więc chodźmy.
I od tego naszego, no tej kapliczki, nie chramu, tylko kapliczki, moglibyśmy przejść jeszcze dalej. Także o tym będę pamiętał. No tu nic nie ma. Super. Wow. Tak trochę odważnie wszedłem, co? No gin w końcu! Ile się można blokować? No nie? No to jest dalsza droga. Zejście na dół, być może to się połączy z tym od kapliczki naszej. Fajnie, że się odsunąłeś, to przynajmniej nie spadłeś na dół. Jezu, ale tych eliksirów to jest od... zarąbania, za przeproszeniem. Nie było żadnego skarbu. Był skarb! Pewnie, że był. Możemy przeszukać właśnie jeszcze. Bo nie wspomnienie będzie pewnie. No i mamy kapliczkę. I też zejście na dół. Okej. I co, musimy na dół iść teraz? Czy nie zupełnie? Chyba tak. Na to by chyba wychodziło tutaj rękawica. Wow. Z wami naprawdę nic nie mogę zrobić już. Właśnie jeżeli chodzi o amunicję. Z rzaskami karabinu byśmy sobie piszcze ustawili. Myślę, że to może być spoko opcja. Kolejne pięterko do sprawdzenia, są mi drzwi. Wow. Co tu robię, yokai? Czy oni chcieli z nimi się posługiwać do walki? Co to ma... O kurde! Ale ten jest mocny. Dobra, lekarstwo. Duży kamień duszy. Jak oni mogli myśleć, że to są ich przyjaciele? Ale inne pytanie, dlaczego one same nie wyszły stąd, skoro to jest takie proste do rozwalenia? Nie, może coś mi wypadnie z tego. Wow, kim ty jesteś? Jak Kelej? Ja pierniczę. Oni sami jakby wychodzili stąd teraz. Ile wy życia macie, ja się pytam? No to są Keleje, nie? Normalnie. Te same ataki, chyba na tyle samo zdrowie mają. Co jest grane? On sam się przekopiował? Ej, no ale to jest przeginka, nie? Że mamy walczyć z dwoma bossami naraz. Chociaż no... No ja wiem, że to jest Nio i to już nie raz było, że... Szczególnie, no teraz mam takie misje. Natomiast no, to jest misja główna mimo wszystko, popularna, więc chyba takich motywów nie powinni dawać, nie? No ale dobra, teraz można powiedzieć, że rozumiem, dlaczego Kelej był taki słaby. Ja pierdzielę. Kamienie duszy. Super opcja. Duży kamień duszy.
Masakra, co się dzieje? Znowu? Że ja mi przebiec. Dobra, bardzo sprawnie mi idzie z nim. Do laboratorium alchemika. Nie widziałem po drodze niczego, żeby... żeby było zamknięte, szczerze mówiąc, cokolwiek do tej pory. Także trochę mnie to zastanawia, gdzie moglibyśmy sobie z tego niby skorzystać. Zamiast gałęzi Himorogi ustawię sobie jakieś te dusze. 10 dużych kamieni, ja pierniczę. A, tutaj, klucz do laboratorium alchemika. Spoko, musiałem się cofać, bo coś przeoczyłem. 1 200 000 amrity. To wygląda jakby miała jakaś kula zaraz spaść i mnie przejechać, ale jednak nie. O kurde. Co teraz się wydarzy? I served as eye for Queen Elizabeth, ruler of the Seven Seas. Nothing escapes my sight. The Amrita from Japan has the power to allow anyone to conquer all of Europe. Nay, the entire world. The passing of our beloved queen sadly leaves the fate of the country in our hands. William, join me. Your country needs you. How disappointing. Ja pierniczę. To są te oczy królowej. Ale wejście na arenę z bossem. Kurde, ile amrity mają. O Boże. Co? Co? Beholdy. Fuj, co to ma być? Sto oczu! Haha! Ciekawe, czy autentycznie ma sto oczu. Tylko podliczyć tutaj. Nic tego dam, osiągnięte maksymalną znajomość. Fajnie! Ciekawe, czy jak ekwipunek leveluje po prostu obrywając, czy nie. Takie Dark Soulsowe trochę. Jak sama naprawdę na materiał już widzę. Okej. Okay. No nie jest to wybitnie wymagający boss. Pewnie zaraz tego pożałuję. Co tu się dzieje? What? Czy dosłownie z oczami? Już klasterami do mnie plują. Nie trafiłem, jest super. Jeszcze jedno oczko. Dobra. Co? On nie będzie chyba jakoś super trudny. Zostawię sobie truciznę. Bo po pierwsze mam masę eliksirów, po drugie mam ducha, który zapewnia mi śmiertelność, a po trzecie zdobyłem jeszcze przed samym bossem masę amrity, tych klejnotów, wiecie, żebym mógł sobie ducha ładować po raz kolejny, bo go utrzymywać bardzo długo. No ale dobra, lepiej nie mówić, że jest prosty, dopóki się z nim nie uporam, nie? Ja miał przyspieszoną regenerację ki, to w ogóle bym z niego miazgę zrobił jakąś. Ale trzeba przyznać, że design jest fantastyczny tego bossa na pewno. Aha, dobra, czy to nawet leci za ciebie? Trzeba zapamiętać. I kurde, uważać! Możesz ty. No ładne obrażenia. Przedłużymy sobie tego ducha.
To byłoby słabo za chwilę. Może nawet jeszcze bardziej. Nie no, oczy znowu. Ajajaj! I zginę. Przez to, za to co opowiadałem. Nie, nie zginę. Nie myślisz, że mi to nie starczy do naładowania ducha. No kurde, nie wierzę! Taki prosty. Nie zginąłem na nim. Ja pierdziel, dobra. Ajajaj, trochę dojścia do niego będzie. Ten odcinek będzie też mega długi, także na pewno się o 15 nie pojawi z nad życie. Ale mam trochę komplikacji z tym poziomem. Ha. No dobra, no. Szkoda, ale była okazja, żeby go rozwalić za pierwszym razem. Teraz pewnie poumieram. O Boże. Ile tu jest przejścia do niego? Dłuższe ścieżki się nie dało zrobić? Jeszcze te. Ciekawe, czy będą yokai wychodziły z tych probówek. Nie. A ci? Też nie. Chociaż taki plus jest. Dobra, tutaj możemy coś ustawić teraz. Na przykład kamienną duszę. Zużyjemy świecę przeławczą? No, jednak nie. Dobra. Definitywnie jakieś próbowanie, nie wiadomo dlaczego, trzymania go na dystans to nie jest dobry pomysł. Trucizny raczej też nie mam co chyba liczyć na to, że mu nabija. Chociaż... Dobra, lepiej się nad tym skupić, żeby te oczy powybijać. Jezu, ale szybko. Tak skakałem, że nawet sam nie wiedziałem co się dzieje. Ciekawe, czy bym to jedno oko zostawił, to czy on będzie tak siedział w nieskończoność? Możemy sprawdzić. Nie. Oko po prostu zniknęło. Chyba, że je trafiłem przypadkiem. Oj. Dobra, to bez sensu. Nie, to jest naprawdę, myślę... Świetny atak na niego. On po prostu stoi w miejscu. Też powolno te ataki wykonuje, więc to się akurat na takiego bossa sprawdza iście bajecznie. Jezu, ale on się leczy niesamowicie przy tym. Ale jak zbijamy te oczy, to... O kurde, teraz normalnie walczy. Mimo, że te oczy tutaj są. Ha! Świetnie. Czy one nie znikną same? To jest tyle Amrity, nie? Zobaczcie, naprawdę całe piętra w Amrycie. O kurde. No dobra, bez tego typu ducha to na pewno by nie było łatwe. Troszkę pokory, demo. Odnośnie tego posa. Dobra, mamy go. Zadanie ukończone. Proszę bardzo. Zdobyto trofeum. Mistrz uciszania yokai. Zdobyto trofeum. Koniec bitwy. Chyba autentycznie. W tym momencie, słuchajcie, zakończyliśmy naprawdę już teraz grę. Więc po prostu idźmy naprzód może, co? 3 trofea w jednym zadaniu zrobiliśmy. Kończmy to zadanie i zobaczmy, co się teraz wydarzy takiego. 3,5 miliona Amrity. Ja pierniczę. Niesamowita ilość. Co on zrobił?
now you see nothing more. Jezu, mu te dodatkowe oczy jednym cięciem rozwalił. Dość okrutne rozwiązanie, ale lepsze niż zabicie go. Otoczenie się zmieniło. Czy on jest na statku właśnie w tym momencie? Tak. Jest na żaglowcu. Więc widzę, że William też zobaczył więcej. Zobaczył, że Hans jest w tarapatach, że sobie nie radzą. No i chyba postanowił po prostu wrócić do Japonii, można powiedzieć, wrócić do siebie już po tym czasie. Bo jak wiemy, no William w rzeczywistości spędził resztę życia właśnie w Japonii już. No ciekawe, ciekawe, czy teraz coś więcej będzie, czy już zobaczymy się na mapie misji. Ale kurczę, zadanie jedno z lepszych, naprawdę, jedno z lepszych zadań, jakie do tej pory widziałem. Zdobyte trofeum, runda honorowa, to 4 już trofea mamy, nieźle. Bardzo fajne zadanie, cieszę się, że jakby udało mi się je wykonać w tak, myślę, niezłym stylu nawet. Kompas nie pokazuje już żadnego kierunku, w końcu jestem wolny. No niekoniecznie, William. Bo niebawem będą DLC. Patrzcie, jeszcze nam się odblokowały region Omi, zadanie Hyakiyagyo. Odblokowano drogę siły, w tym trybie poziom trudności zadania ulega zwiększeniu. Mocniejsze jest jednak również otrzymywane wyposażenie. Tryby może zmieniać z poziomu mapy kraju. I to jest to, o czym też mi mówiliście, że po przejściu tej misji przerzuci mnie na nową grę plus. Natomiast nie ma co się martwić, ponieważ no, generalnie zobaczcie, jak te zadania wyglądają. O 180 poziom, na dzień dobry. 165, 170, 190 i tak dalej. Wydaje się, że to jest tragedia jakaś, nie? Mamy w ogóle 3 regiony już. Na początek, zobaczmy jakie są poziomy. Bardzo wysokie, naprawdę bardzo wysokie. 190, 185, ale plus jest taki, że między tymi poziomami, to znaczy między tym NG jakby, możemy się po prostu przełączać. Także w tym momencie jesteśmy na drodze samuraja, czyli na tym co mamy tutaj, co znamy, co mamy wszystko porobione. I możemy też sobie przełączyć się z drogi samuraja na właśnie drogę siły, czyli na nową grę plus. Także spoko sprawa, tak samo jak też mówiłem, będzie dodatek 2 maja, będę nagrywał te dodatki do Nio właśnie. Poza tym też mamy nowe zadanie, które mamy tutaj właśnie. Myślę, że sobie te zadanka wykonamy jeszcze w tej serii, a także zrobimy sobie zadania zmierzchu na pewno, bo je też potrzebuję jakby do trofeum i w sumie chcę zrobić grę absolutnie na 100%. Także to by było na tyle, z podsumowaniem Nio jeszcze się wstrzymamy, zrobię taki specjalny film pewnie i tam będzie w tytule podsumowanie gry i tam troszeczkę więcej będę chciał o tym, jak mi się Nio podobał, opowiedzieć, a być może to zrobimy dopiero po DLC i podsumuję jako całość. Nie wiem, dajcie znać, co byście woleli, natomiast ja już teraz będę kończył, ponieważ ten odcinek wyszedł naprawdę mega długi. Cieszę się, że udało mi się zrobić całe zadanie Oczy Królowej w jednym materiale po prostu. I nawet nieźle poszło, mało umierałem, wydaje mi się. Boss miał potencjał. Generalnie myślę, że bez tego ducha byłaby masakra, bo jeden atak, jeden błąd i już nie żyjemy. Natomiast ten duch ratował sytuację i był niesamowitą kontrą na tego właśnie bossa. Dobrze, ja już wam teraz będę dziękował za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie oczywiście łapkę w górę, będę mega wdzięczny. Zachęcam też do komentowania i do usłyszenia, do zobaczenia już jutro w kolejnych materiałach z Nio. Trzymajcie się i cześć!